12 kwietnia wspominamy świętą Teresę od Jezusa z Andów, dziewicę. Juana Fernandez Solar urodziła się 13 lipca 1900 roku w Santiago de Chile, w zamożnej i pobożnej rodzinie. 2 dni później została ochrzczona. Była 4. z 6 dzieci, wyjątkowo kochaną przez rodziców i rodzeństwo. Nie miała jeszcze 7 lat, gdy starszy brat nauczył ją modlitwy różańcowej. W wieku 10 lat przystąpiła do pierwszej komunii świętej i kilka miesięcy później do sakramentu bierzmowania. Rodzice zapewnili jej naukę i wychowanie w najlepszej szkole w mieście. Jednak nie mieszkała w internacie jak inne uczennice, dochodziła na lekcje z domu, nie mogąc zaakceptować panującego tam rygoru. Lubiła sport, grała w tenis, pływała, świetnie jeździła konno. Od dzieciństwa była porywcza i uparta, pyszna i próżna. Sama tak o sobie pisała, ale pisała też o tym, że wytrwale pracowała nad sobą. Wakacje spędzała w posiadłości rodzinnej na wsi i tam wiele czasu poświęcała na modlitwę, ale też uczyła dzieci katechizmu, pomagała pracownikom farmy, zwłaszcza ubogim. Od dzieciństwa chciała służyć wyłącznie Jezusowi. Gdy miała 14 lat, wiedziała, że będzie karmelitanką. Więcej czasu poświęcała na modlitwę, nie zaniedbując przy tym nauki. W szkole otrzymywała najlepsze oceny. Nie zaniedbywała również życia towarzyskiego. Już wtedy czytała dzieła mistyków karmelitańskich. Jako 17-latka nawiązała kontakt z siostrami karmelitankami w rodzinnym mieście. Cieszyła się z tego, ale równocześnie musiała pokonywać opór ojca i braci, którzy nie akceptowali jej decyzji. 7 maja 1919 roku, mimo rozdarć rodzinnych, wstąpiła do klasztoru sióstr karmelitanek. Rozpoczęła nowicjat, przyjmując imię Teresy od Jezusa. W marcu 1920 roku powiedziała spowiednikowi, że w ciągu miesiąca umrze. Od Wielkiego Piątku trawiła ją wysoka gorączka. Ciężko chorowała na ostrą odmianę tyfusu, przyjęła sakramenty święte i złożyła śluby zakonne. Zmarła w opinii świętości 12 kwietnia, w poniedziałek, w oktawie wielkanocnym roku 1920. Jej największym pragnieniem było poświęcić życie za grzeszny świat. Święty Jan Paweł II beatyfikował ją 3 kwietnia 1987 roku, a kanonizował 21 marca 1993 roku. Wówczas w homilii powiedział: ta chilijska karmelitanka daje sekularyzowanemu społeczeństwu odwracającemu się od Boga wyraziste świadectwo życia. Głosi dzisiejszemu człowiekowi, że zazna prawdziwej wielkości i radości, wolności i spełnienia, jeśli będzie kochał Boga, wielbił Go i Mu służył. Życie świętej Teresy jest jakby cichym wołaniem za klauzury, że Bóg sam wystarczy. Jest wołaniem skierowanym szczególnie do młodych, spragnionych prawdy i szukających światła, które nada sensu ich życiu. Młodzieży narażonej nieustannie na wpływy kultury przenikniętej erotyzmem, społeczeństwu mylącemu prawdziwą miłość, która jest darem, z hedonistycznym wykorzystaniem drugiej osoby. Ta młoda dziewica z Andów ukazuje dziś piękno i szczęście promieniujące z czystych serc. Młoda chilijska święta była nade wszystko duszą kontemplacyjną, spędzała na modlitwie i adoracji długie godziny przed tabernakulum i u stóp krzyża w swojej celi, zanosząc prośby i ofiarując się za odkupienie świata, wspomagając mocą ducha działalność apostolską misjonarzy, a zwłaszcza kapłanów. Karmelitanka jest siostrą kapłana. Rzecz jasna, życie kontemplacyjne na wzór Marii z Betanii nie zwalnia Teresy z obowiązku służenia jak Marta. W świecie, w którym ludzie walczą nieustannie, aby się wywyższać, by posiadać i panować, ona uczy nas, że szczęście polega na pokornej służbie wszystkim, za przykładem Jezusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, ale by służyć i by dać życie na okup za wielu. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską świętą Teresę od Jezusa, dziewicę. Sprawa, byśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.